witam serdecznie Państwa, media, jakże szanowne, nasze lokalne, na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zorganizowane w związku z wczorajszym spotkaniem, które odbyło się u pana prezydenta Janusza Żółkiewicza o godzinie 10, w którym uczestniczyli nasi radni, jeszcze nie zaprzysiężeni, ale radni, już wybrani, decyzją naszych mieszkańców i chcieliśmy Państwu przekazać nasze pewne uzgodnienia, ustalenia i naszą opinię na temat sytuacji, jaka aktualnie ma miejsce w Radzie Miasta. Na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy w ilości 5393 osób poparli naszych kandydatów z Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poparli również program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej na nadchodzącą kadencję 2010-2014. Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż jako poprawiliśmy swój stan liczebny. Pozytywną rekomendację uzyskali wszyscy radni, którzy pracowali w poprzedniej kadencji. Jest to dla nas dowód, że naszą pracę wykonywaliśmy dobrze i została ona doceniona przez mieszkańców. Wprowadziliśmy również nowych radnych, młodych, tak, dokładnie. Helena powraca po 4 latach, była szefowa ZNP, mamy Jarka Włodarczyka, młodego człowieka, bardzo się cieszymy, że będzie, że na rybek nowy jest. No i oczywiście Bogdan Brzozowski, który jest dzisiaj nieobecny, który już musiał wyjechać do Szczecina. Jesteśmy przekonani, że w tym składzie, mimo tego, że nie mamy większości, jest nas tylko 10, będziemy mogli realizować program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z którym szliśmy do tych wyborów i będziemy mogli go realizować skutecznie, gdyż jest to program, który jest to kontynuacja programu, który od 8 lat jest dla miasta realizowany. Programu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Liczymy również na to, że mimo tego, iż nie posiadamy większości w Radzie, pomysły, które będzie prezentował prezydent Janusz Żmurkiewicz, są pomysłami dobrymi dla miasta. Jesteśmy o tym przekonani, gdyż również on, jako kandydat naszego komitetu, uzyskał bardzo duże poparcie mieszkańców Świnoujścia. Przypomnę, 8995 osób zagłosowało na niego i poprawił wynik de facto swój sprzed 4 lat o prawie 10% poparcia dla siebie. Tak więc będziemy wspierali go w realizacji jego programu, również realizując nasz program wyborczy. Liczymy na to, że radni z innych ugrupowań, które znalazły się w Radzie Miasta i którym również gratulujemy serdecznie w wyniku wyborów, który uzyskali i w wyniku tego, w wyniku takiej, a nie innej ordynacji wyborczej, tak zwanej większościowej, znaleźli miejsca w Radzie Miasta. Chcemy współpracować ze wszystkimi. Wierzymy, że stworzymy koalicję, może nieformalną, tak? Bo my, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie odbyliśmy żadnego spotkania z innymi ani partiami, ani komitetami wyborczymi i żadnej oficjalnej koalicji, ani nieoficjalnej, również w Radzie Miasta nie będzie. Liczymy na koalicję dobrych pomysłów, skupionych wokół dobrych pomysłów dla naszego miasta i na to, że będzie się te pomysły udało realizować. Przejrzeliśmy programy innych partii, myślę, że mogę to powiedzieć, i programy tamtych partii są bardzo spójne z programem naszej partii. Także nie zakładam, że będą tutaj duże rozbieżności w poglądach na pewne sprawy. Natomiast jeśli będą uwagi merytoryczne, to na pewno będziemy je przedyskutowywali, a pan prezydent będzie je uwzględniał w swoich projektach uchwał. Liczymy bardzo również na to, że będziemy w stanie, będziemy skłonni z innymi ugrupowaniami podjąć współpracę na płaszczyźnie Rady Miasta. Chciałam Państwu przedstawić stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej przed jutrzejszą sesją Rady Miasta, przed pierwszą sesją Rady Miasta, że naszym kandydatem na przewodniczącego Rady Miasta będzie Paweł Sułek. Jest to radny dwóch poprzednich kadencji i uzyskał w tych wyborach, w tym roku, trzeci wynik, jeśli chodzi o poparcie wśród wszystkie osoby kandydujące do Rady Miasta. W związku z tym, że zarówno pan prezydent, jak i ja zrezygnujemy z mandatu radnego, Paweł, jako kolejna osoba, uważamy, że ma
pełne predyspozycje do tego, żeby reprezentować radę, żeby organizować pracę radnych, żeby prowadzić sesję rady w czasie tej kadencji. I liczymy bardzo, że ta jego kandydatura zyska również poparcie innych komitetów, innych klubów wyborczych. To w zasadzie tyle, co miałabym Państwu do powiedzenia. Jeśli są pytania do nas, to służymy odpowiedziami, czy zarówno ja, jak i Krystyna. To tylko się będziemy zajmować. To za chwilkę, może najpierw pytanie. Ja mam jedno pytanie. Kto będzie przewodniczącą komisji rewizyjnej w nowej Radzie Miasta? Chciałam powiedzieć, że na temat poszczególnych kandydatur jeśli chodzi o przewodniczących komisji, nie rozmawialiśmy. Uważamy, że taka dyskusja być może odbędzie się po jutrzejszej sesji, na której spotkamy się wszyscy po raz pierwszy jako radni. Być może będzie potrzeba, żeby na ten temat porozmawiać. Część radnych jest po raz pierwszy, będzie pracowała w Radzie Miasta. Ja uważam, że radny również musi się nauczyć, jak w tej Radzie pracować. Także pełnienie tak odpowiedzialnych funkcji, jak przewodniczenie poszczególnym komisjom, na pewno będzie podlegało pewnym dyskusjom. Nie potrafię na dzień dzisiejszy powiedzieć, kto będzie poszczególnymi komisjami kierował, nawet z naszego grona, ze względu na to, że oczekujemy na przystąpienie formalnie do klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej osób, które wejdą chociażby na miejsca prezydenta Żmurkiewicza i na miejsce MOL. Także takiej rozmowy na razie nie było. To dodatkowe pytanie, takie w bądź razie, czy SLD przewiduje, żeby na przykład oddać tę komisję rewizyjną przewodniczenie tej komisji innym klubowi niż SLD? Nie rozmawialiśmy na ten temat na chwilę obecną. Jeżeli będzie zaproponowana kandydatura merytoryczna, która będzie gwarantowała stabilizację i rzetelną pracę nad problemami, które ewentualnie będzie badała komisja rewizyjna, to na pewno taką dyskusję merytoryczną podejmie. Na pewno, jednocześnie mogę powiedzieć jednak tak, że na pewno nie zgodzimy się na to, aby za plecami szefa komisji rewizyjnej stał Stanisław Murzek. Czyli Platforma nie ma szans na to, że będzie przewodniczącym? Nie, to nie jest kwestia tego, że nie ma szans. Będziemy rozmawiali o merytorycznych kandydaturach na to stanowisko. My również będziemy tutaj proponowali z naszej strony kandydata, który być może, że zyska akceptację również radnych Platformy Obywatelskiej, bo będzie gwarantował obiektywizm, szeroko rozumiany obiektywizm. Za plecami którego radnego stoi Rady Morzej? Państwo posiadacie takie same informacje, jakie docierają prawdopodobnie do nas, które mówią o tym, że Stanisław Morzejko, wielki przegrany tych wyborów, myślę, bo mieszkańcy pokazali, że nie akceptują takiego stylu uprawiania polityki, jaką on uprawia, ma wpływ nadal na... Stara się mieć wpływ, może tak bym powiedziała, będąc bardziej precyzyjną, mieć wpływ na działania Platformy Obywatelskiej, list tego ugrupowania kandydował. Tak więc no, domniemujemy na razie. Mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do rozmów na temat poszczególnych kandydatów, to będziemy może mile zaskoczeni, ale na chwilę obecną mamy takie, a nie inne stanowisko, ponieważ taką, a nie inną wiedzę posiadamy na chwilę obecną. Czy jeszcze macie Państwo pytania? W dniu jutrzejszym odbędzie się pierwsza sesja, na której zostanie dokonany wybór przewodniczącego Rady Miasta. Sesję będzie prowadziła Krystyna Dulnik, radna naszego klubu, będąca najstarszą radną. Bardzo się cieszymy, że mamy i najstarszą radną, ogromnie doświadczoną, i również najmłodszego radnego, który również swoją rolę jutro będzie na sesji odgrywał. Natomiast już jutro, tak? Jutro będzie zwołana druga sesja prawdopodobnie, tak? Może tak być. Może tak być, na której odbędzie się ślubowanie prezydenta Janusza Żmurkiewicza w związku ze zmianą przepisów, jaka nastąpiła, i interpretacjami, które dotarły w dniu wczorajszym do Biura Rady, także z Państwowej Komisji Wyborczej oczywiście, także przewidujemy, że jutrzejszy dzień może być związany z dwoma sesjami, a niestety nie z jedną. To tyle z naszej strony. Dziękujemy serdecznie za przybycie. Jedna po drugiej sesja by była, prawda? Tak, żeby nie było przerwy. No w jakiejś przerwie. Na tam parę minut, 15, coś tam, nie? Będzie musiała... To będzie jedna transmisja, żeby ludzie nie odeszli od telewizora. Leczku nie dam. Dziękujemy.